Dawaj to. A co to jest? A nie, mogę zerknąć, poczekaj, mogę zerknąć. Przebudzony w 2505. Ludzie zdegradowali do głupich istot, a on stał się najmądrzejszy na Ziemi. Oglądamy? Sportytik! To o tobie film? Gratulacje, to jest McGuffin. Mężczyzna budzi się w przyszłości i odkrywa, że ludzkość się stoczyła. Jest teraz najmniejszy na Ziemi. Dziś umówi amerykański film komediowy Science Fiction z 2006 roku pod tytułem Idiokracja. Akcja filmu rozpoczyna się w roku 2005. Film otwiera się narracją, że ewolucja człowieka znajduje się w punkcie zwrotnym. Według większości teorii Science Fiction w przyszłości będziemy bardziej zaawansowani i inteligentniejsi. Ale ponieważ ludzie są już na człowieka, ich ewolucja zmienia swój kurs na gorszy. Ludzie z czasem stają się coraz głupsi. W takich okolicznościach do bibliotekarza armii amerykańskiej Kaprala Joe Barsa zgłaszają się seniorzy, proponując mu udział w ważnym eksperymencie. Joe, który planował zostać bibliotekarzem do emerytury, jest zirytowany, ale musi wykonywać rozkazy. Przenosimy się poro. na prywatne spotkanie kilku wysokich rangą urzędników wojskowych. Generał Collins przedstawia swoje pomysły pozostałym oficerom. Wyjaśnia, że naukowcy. Wynaleźli kapsułę hibernacyjną. Ludzie stają się coraz głupsi. Chłop wziął swój kanał? No co ty piszesz? Która może zabezpieczyć Fajne istoty to. ludzkie na czas nieokreślony. Dzięki temu mogą przechować najlepszych ludzi w ich najlepszej formie i ożywić ich w czasie potrzeby. Na pierwszy eksperyment wybrali Joe, ponieważ jest on najbardziej przeciętnym człowiekiem w wojsku i nie ma najbliższej rodziny. Potrzebowali do eksperymentu kobiety o podobnym profilu, ale w wojsku nie znalazła się idealna kandydatka, więc Collins wybrał prostytutkę o imieniu Rita, co? pokazuje funkcjonariuszom swoje zdjęcia z menedżerem Rity, Upgrade'em, imprezującym razem sprawiając przez co wszyscy w pokoju czują się nieswojo. Kończy prezentację mówiąc, że badani zostaną jutro umieszczeni w kapsułach, a eksperyment będzie trwał przez rok. Ponieważ eksperyment jest ściśle tajny, obecni w pomieszczeniu nie mogą się z nikim o tym podzielić. Następnego dnia Joe i Rita są razem. Cię przetrzymywali w zamrażalce z tysiąc lat, ale to i tak dobrze. Się oglądał w 2023. No, jestem najmądrzejszy stara na świecie, tak? W tym filmie. Poczekali. Joe przedstawia się i pyta Rita z jakiegoś działu. Nie chcąc ujawnić, że jest prostytutką, Rita mówi, że jest malarką. Następnie oboje dostają kroplówki i kładą się w kapsułach hibernacyjnych. Rita panikuje i próbuje wstać, ale Joe. Zapewnia ją naukowcy, wiedzą co robią. Mówi, że będą w środku tylko przez rok, więc wszystko będzie w najlepszym porządku. Ostatecznie, dwójka zostaje zamknięta wewnątrz kapsuł. Sprawy jednak nie idą najlepiej, gdy oficer Coins zostaje aresztowany za próbę zorganizowania siatek prostytutek. Wraz z nim aresztowany zostaje również Upgrade, który jest głową siatki pań do towarzystwa. Dlatego teraz nie ma nikogo, kto mógłby się opiekować kapsułami do hibernacji. Z powodu skandalu baza wojskowa zostaje zamknięta, a budynek, w którym znajdują się kapsuły, wyburzony, Joe i Rita leżą zahibernowani, a lata mijają. Radwójki sprawy wyglądają nieciekawie, ale ludzkość ma się jeszcze gorzej. Ludzie zaczynają ewoluować w zastraszającym tempie w stronę głupoty. Wykres średniej inteligencji z czasem idzie w dół. Niektórzy, duże nadzieje poukładają inżynierom przez TikToka? dzięki czemu będą no. w stanie skorygować ten trend ewolucji. Ale najmądrzejsi naukowcy na świecie. Ja ocale skutki... ludzi, bo będę reagował na te tiktoki i dzięki temu będą mądrzejsi. się na głupich eksperymentach, takich jak próby odwrócenia utraty włosów i przedłużenia erekcji. Tymczasem populacja gwałtownie wzrasta, a inteligencja nadal spada, aż do roku 2505. Przez ten czas ludzie nie dają sobie rady z podstawowymi problemami, jak wywóz śmieci. Śmieci od wieków układane są bez jakiegokolwiek planu. W ten sposób w 2505 roku powstaje wielka lawina śmieci. Pewnego dnia potężne osuwisko śmieci przynosi kapsułę Joe do przypadkowego domu. Joe wychodzi z kapsuły oszołomiony i zdezorientowany. Lokator domu nazywa się Frito Pendejo. Frito całkowicie ignoruje kupę Frito. śmieci i obcego człowieka w swoim domu. I dalej ogląda dziwne programy w telewizji. Co? ogląda? On to, pop... w jakąś reklamę na dziwnej stronie. Dziwne programy w telewizji. Staje tylko po to, by poprosić Joe, by nie robił uh. hałasu. Widzimy, że jego kanapa ma również toaletę. Dzięki czemu nie musi się z niej podnosić. Następnie wyrzuca Joe przez to nie okno. Powinien być Joe nie może pojąć tego świata. Mówi na głos, że sporo się zmieniło w ciągu ostatniego roku. Jednak nie wie jeszcze, że mamy rok 2505. Zauważa przy drodze grupę ludzi, którzy rozmawiają z slangiem i pomrukują. Joe jest w stanie ich zrozumieć, ale kiedy mówi swoim normalnym językiem, obrzucają go obelgami i przeganiają. Joe pomimo dezorientacji czuje zawroty głowy, więc idzie do pobliskiego szpitala. Trafia na recepcję i mówi, że jest z wojska. Kobieta nic nie rozumie i tylko naciska jeden z wielu przycisków na biurku. Głos poprosi Joe o przejście do obszaru diagnostycznego po prawej stronie. W lekkim szoku idzie napić się wody z fontanny, ale zamiast wody leci z niej napój energetyczny o nazwie Brondo. Kiedy Joe pyta przechodnia, gdzie może napić się wody, mężczyzna śmieje się z niego, że chce pić coś, czego używają w toaletach. Okazuje się, że wszyscy na świecie używają Brondo do kąpieli, picia i do codziennych A? czynności, podczas gdy woda używana jest tylko w toaletach. Następnie Joe idzie do strefy diagnostycznej, gdzie musi włożyć wtyczki do ust, ucha i odbytu. Pracownik medyczny źle do wtyczki, które niestety trafiły już w pewne miejsca. Zdegustowany Joe kończy zabieg i zostaje odesłany do lekarza. Podczas oczekiwania widzi datę 2505 na magazynie, ale bierze to jako zwykły błąd. No, reaguje, cały czas reaguje! W druku. Zjawia się lekarz i na wszystkie pytania Joe o swoje zdrowie odpowiada klawo uznaje też Joe niedorozwojem Klawo. i żąda od niego opłaty w wysokości 5 miliardów dolarów. Właśnie wtedy Joe zauważa napis 2505 na banknocie. W końcu uświadamia sobie, że tak naprawdę przez 500 lat był wewnątrz kapsuły. Joe ledwie może w to uwierzyć. Podchodzi do okna i ze zdziwieniem ogląda obecny stan miasta. Budynki walą się na siebie, a niektóre są związane ze sobą linami. Na dodatek Klawo, miasto no? to nie w śmieciach, Tymczasem lekarz się denerwuje, bo Joe nie ma tatuażu obywatela na nadgarstku. Joe w panice ucieka ze szpitala, a lekarz wzywa za nim policję, bo nie opłacił rachunków szpitalnych. Narrator kontynuuje To jest ja policja się w świecie, w, świecie? w kryzysie. Gospodarka jest poważnie zaniedbana. Wielka masa pół spustoszyła wszystkie zapasy żywności, a film numer jeden w tym kraju nosi tytuł Dupa. Joe wybiera się na film. Znaczy. Pytanie, pytanie mam. Czy za takie coś może być kara? Oczywiście, przepraszam, Twitcha, yy, oglądam film. Chyba to nie jest możliwe. Ja film oglądam. Sądzie się śmieją. Przepraszam ja swoją i wszystkich ludzi. I wyjaśnia nam, dlaczego nie da się go zeskanować. To było Ale Sędzia Po prostu się z niego śmieją. W końcu sędzia uznaje go za winnego i skazuje go na więzienie. Tymczasem Rita również wychodzi z kapsuły i próbuje skontaktować się ze swoim menedżerem i chłopakiem Upgrade'em. Nie udaje jej się to, gdyż telefon żąda 2000 dolarów za połączenie. Podchodzi do niej jakiś mężczyzna którego go oszukuje i zabiera jego pieniądze W tym samym czasie Joe zostaje zabrany do zautomatyzowanego miejsca Gdzie obywatele otrzymują tatuaż identyfikacyjny Który czyni ich możliwym do skanowania Maszyna pyta go o imię A Joe zaczyna tłumaczyć, że w ogóle nie rozumie co się dzieje Z tego powodu maszyna odczytuje jego imię jako niepewny I tatuuje je na Ludzie wokół niego również zaczynają nazywać go niepewnym Następnie zostaje wysłany na test predyspozycji i IQ, gdzie dostaje pytania z podstaw dodawania. Joe odpowiada na wszystkie z nich poprawnie i jest zaskoczony, widząc, że ludzie wokół niego nie są w stanie zidentyfikować kształtów. Następnie zostaje zabrany do więzienia. W końcu zaczyna zdawać sobie sprawę, że wszyscy w obecnym świecie są głupi. Mówi więc strażnikowi, że ma dziś wyjść z więzienia. Głupi strażnik pozwala mu odejść, ale alarm wykrywa ucieczkę więźnia więc policja rusza za nim w pościg po ulicach. Joe jakoś ucieka przed nimi i znów udaje się do Frito. Wierzy, że ktoś stworzył maszynę czasu w ciągu ostatnich 500 lat i prosi Frito o pomoc w zdobyciu jednej. Frito nie zgadza się na pomoc, ale Joe oszukuje go mówiąc, że za jego pomoc dam 8 miliardów dolarów. W końcu Frito ujawnia, że wie gdzie jest maszyna czasu. Właśnie wtedy do drzwi puka policja, Jednak. która szuka Joe. Dwójka ucieka przez okno i jedzie do muzeum. Na swojej drodze spotykałem Rite, która wciąż wyłudza pieniądze od tego samego faceta. Rita wsiada do samochodu i martwi się, że Upgrade przyjdzie szukać pieniędzy, które jest mu winna, wciąż nie ogarniając, że on już chodzi? nie żyje. Podczas jazdy, coś spoza samochodu, skanuje nadgarstek Joe i policja zostaje powiadomiona o jego lokalizacji. Kończy się bateria w samochodzie, więc wysiadałem z niego. Zaraz potem policja podchodzi do samochodu i ostrzeliwuje go. Po chwili dołączy do niej grupa ludzi i zaczynają walczyć. Joe, Frito i Rita. uciekają w nadziei na dotarcie do maszyny czasu. Porównając do czego do Costco, które jest teraz centrum całej Ale kohadlu. też się rozumiem, że to na jest prawo jest w trochę Kostko. po łebku. Czy nie? czekają na metro, Rita idzie do łazienki, przed jej powrotem nadgarstek Joe zostaje przypadkowo zeskanowany i całe miejsce zostaje zaalarmowane obecności przestępcy. Przyjeżdża metro i Frito od razu wsiada, ale Joe się i daje się złapać policji. Tym razem jednak zamiast do więzienia trafia do Białego Domu. Lekko oszołomiony Joe poznaje prezydenta, Camacho i jego sekretarzy. Camacho nabije się z niego mówiąc, że myślał, że głowa Joe będzie większa, skoro jest inteligentny. Okazuje się, że test IQ jaki Joe przeszedł w więzieniu zaskoczył wszystkich. Bo miał najwyższe IQ, jakie kiedykolwiek widzieli. Stąd, ze względu na jego inteligencję, prezydent czyni Joe nowym sekretarzem spraw wewnętrznych. Ku zaskoczeniu Joe, ogłaszałem go również najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Wszyscy następnie udałem się do izby reprezentowania. a są inne kraje prezydent na tej oprasza, planecie? Że problemy niedoboru żywności i burzy kurzowej zostaną rozwiązane przez ich nowego sekretarza, spraw wewnętrznych, pana niepewnego. Obiecuję również ułaskawić Joe z więzienia, jeśli rozwiąże problem. Po tym wydarzeniu odbywa się posiedzenie gabinetu, na którym sekretarze proszą Joe, aby powiedział coś mądrego. Joe mówi kilka przypadkowych, skomplikowanych słów, co sprawia, że wierzą, że jest on Ale co ty inteligentny. Wili? Następnie Joe prosi Frito, aby narysował mapę lokalizacji wehikułu czasu, dopóki on odwracał uwagę sekretarek. Później zabiera ich na pole, gdzie powinno być uprawiane zboże. Prosi też, żeby wzięli Rite, bo może będzie w stanie pomóc im w uprawach. Wszyscy są aktualnie na polu, gdzie Frito potajemnie wręcza Joe mapę. W tym samym czasie dociera Tamrita, Joe bierze ją na bok, planując ucieczkę z wykorzystaniem mapy. Jego plan jednak zawodzi, gdy widzi, że mapa Frito to po prostu linia. Joe zauważa wtedy, że ludzie podlewali uprawy napojem energetycznym Brondo. Organizuje posiedzenie gabinetu, aby zacząć używać wody zamiast Brondo. Sekretarze uważam, że jego pomysł jest potworny, zamiast więc z nimi dyskutować, po prostu mówi im, że potrafi rozmawiać z roślinami, a one chcą wody. Joe nie wie, że napój energetyczny jest przyczyną rozwoju soli nad górną glebą, która zabiła rośliny i spowodowała burze pyłowe. Tak czy siak, faktycznie, rozwiązuje ich problemy. Przez kilka dni wszystko idzie zgodnie z planem, ale wkrótce akcje napoju energetycznego spadają do, do zera Tylko tam z powodu jest woda. produkcji. Połowa populacji jest przez to bez pracy. Powstają zamieszki przed białym domem. Wiadomości informują, że Joe został postawiony przed sądem za uczynienie mu ten i, i udowodnioną mu On Dostaje jest wszędzie na jedną noc w resocjalizacji. W nowym świecie resocjalizacja oznacza, że przestępca jest ścigany przez dużą ciężarówkę na arenie, a tłum widzów kibicuje ciężarówce. Resocjalizacja najczęściej kończy się, gdy przestępca umiera. Joe zostaje zabrany na arenę. Ja Podczas gdy Rita zeskutkiem wraca do jego do domu, Gotowo udać się do HQ czasu z Frito. <laughs> Resocjalizacja jest transmitowana w telewizji krajowej. Joe ucieka przed No tak, Jorko, w takie krótkie, TM, to znaczy szybko dałem. Właśnie wtedy Rita zauważa rosnącą na zewnątrz rurę. Zdaje sobie sprawę, że pomysł Joe co do wody i roślin zadziałał, więc prosi Frito, żeby zabrał ją na arenę. Planuje Jaki to się film nazywa? Idiokracja, coś takiego? Pokazać rośliny w telewizji, dzięki czemu Joe został był ułaskawiony. Tymczasem Joe wciąż próbuje ratować. Film, byś wolał obejrzeć to gadanie? Zwariowałeś? Półtorej godziny taki ścierwo film oglądał? To wolę w 10 minut streszczenie. Ciężarówką śmierci. Elita dociera na szas i przekupuje kamerzysty poszedł z Frito i z filmą rosnące uprawy. Według mnie to i tak za długie. Powinny być te streszczenia na TikToku na minutę. Następnie udaje się do pokoju reżyserki i przejmuje panel sterowania. Frido w końcu dociera na pole i filmuje uprawy. Klip jest emitowany na dużym ekranie. Widząc to, prezydent Camacho ratuje Joe przed śmiercią i ułaskawia go, sprawiając, że tłum wybucha wiwatami. Teraz wszyscy są na imprezie w Białym Domu. Rita wyznaje, że nie chce wracać do domu, bo przyszłość podoba jej się bardziej. Joe jest zaskoczony. Co? Ale nie zmuszę jej do pójścia z nim. Dwójka żegna się po raz ostatni, ale tuż przed odejściem Joe prezydent wzywa go na scenę i ogłasza nowym wiceprezydentem. Wszyscy patrzą na niego z nadzieją i nakłaniają go do zostania w dworze prezydentem. Następnie ktoś nazywa wehikuł czasu głupią rozrywką. Spokojnie, niedożyjemy. Zapobiegamy teraz dezorientowanego Johna maszyny w sensie. I okazuje się, że wehikuł czasu jest tak naprawdę dziecięcą karuzelą. Przenosimy się kilka miesięcy później. Co gdy to John było? zostaje wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To on jest już prezydentem. zostaje jego żoną. I Co z Jomalem? Pod jego przywództwem nastała nowa era, a ludzie zyskali nadzieję, że człowiek znów może być mądry. Ma nawet z rytą, trójkę dzieci. To powinno być na TikToku streszy w minutę, ale tylko na połowie ekranu, a na drugiej krojenie mydła albo <grafię> gra mobilna. Masz rację, masz rację. Dobrze, że mnie poprawiłeś. Dzieci, które podobno są najmądrzejszymi dziećmi na świecie. To wszystko. Napiszcie no. w komentarzu. Ty, ale ty jest popiewszony, że takie TikToki mają dużo większe zasięgi. Że zwykły jest TikTok i te skrojenie mydła i to jest 10 razy tyle ludzi to ogląda. Co myślicie o tym filmie? Subskrybujcie nasz kanał, Jak aby się oglądać więcej. Jak się zdudzisz jednym, to się patrzysz na drugie. Co myślicie o tym filmie, dobry? Siof Słyszę krzek z rzeki, słyszę z Słyszę z z rzeki, słyszę SxZach... SxZach. słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. słyszę skrzeki, słyszę